Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jest Paula Dawidowa, jest kolejny najmądry odcinek Synod na OZ2. Zapraszam do spojrzenia, obejrzenia tej transmisji. Dzisiejszy najmądry odcinek będziemy kontynuować nasze podróże. Witam bardzo serdecznie, Panie Daniel Dawidowa. Witam. Czemu Twitch nie przyjmuje wyższego bitrate'u niż 4000? Również mam do Ciebie pytanie. Nieźle. No dobrze. No cóż, nie na Twitchu. Nie będzie działać, więc już niech nie będzie, nie mogę teraz na razie przekazać. Wybierzmy sobie nasze dzisiaj. Dokładnie. Pauzujmy sobie grę. Dzisiaj jedziemy sobie Anglii 7900 w wersji hybrydowej. The Creates Aft. Dobrze. Nie, dobrze. O. Teraz będzie dobrze. O. Zagada się. No ja już wcześniej jeździłem trochę na temat, żeby zobaczyć mniej więcej na czym to inne i jak to działa. I żeby też również wszystko było prawidłowo, to tak powinno. I po kolejnym numerze trzeba było tu przejechać. Przystanę na następną, to już nie znam. Mapy za dobrze, coś musiałem przenieść, bo coś tam nie potrafiłem do tego podpowiadać. Więc pojazd wersji hybrydowej trochę go edytowałem, aby on mi mniej więcej nie brakowało. Przy takiej normalnej jeździe, bo normalnie jak się jeździło tymi hybrydami, to one zawsze rozładowane. Nie wiem czemu. No teraz mniej więcej możemy sobie pojeździć. Jedziemy oczywiście podczas realnej drogi. Wszystkim obecnym na transmisji na żywo życzę wesołych świąt już w Rury. Nie wiem, czy jakaś jeszcze jedna będzie przed świętami transmisja na żywo, ale życzę Wam wszystkim wesołych świąt, może nagram o tym odcinek jeszcze z życzeniem, żebyśmy pożyjemy, zobaczymy. Może będzie osobny odcinek, ale na wszystkich obecnych na transmisji jeszcze wszystkiego najlepszego. Dobrze, więc nie będziemy zostali bezczynnie tych 4 minut, po co sobie przyspieszymy trochę czasu. Jako już jest to symulator, ten błąd się musi zawsze pojawić. Nie wiem dlaczego. Otworzymy drzwi. Dobrze, jeden tam się wsiadać i maksymalnie odjeżdżamy i ruszamy do naszego przystanku początkowego. Jeśli mam nadzieję, że nie będzie przecinek, to jak nawet droższe to było, nie? Jest jedna rzecz, która mi nie działa na tej mapie. To jest to rur drogowy. Jedno jedyne jako 452. Więc prawo. No, drogowy mi nie działa, nie wiem od czego jest zależne i co powinno się tu zmienić, żeby
którą zaczął działać prawidłowo. Próbowałem już różnych rzeczy zmienić w ustawieniu. Zmieniłem też main listę, czyli były tylko pojazd podstawowy. Niestety nic to nie dało. Dobrze, zatrzymajmy się na świetle czerwonym. Nie wiem, powiecie, nic nie jest, nie ma ruchu przeżywać, to po co się zatrzymajmy do zachowania reakcji. Na zachowania realne. Powinien być ruch drogowy, no niestety to nie ma. Może jak ktoś na czacie będzie wiedział, jak to rozwiązać, ktoś się wykombinuje na następny raz na tą mapę. Ważne, że pasażerowie chcą wsiadać. Akurat tu nikogo nie było na przystanku, więc nie wiem, po co się do końca zatrzymywać. Mamy oto zielone światło. No jak on jedzie? No jak jadę? Dobrze. To źle jadę? Nie jadę źle. Dobrze. No nie wiem. Pan nie marudzi, bo się źle to dla pana skończy. Teraz pana wyproszę to do busu i tyle to będzie sam jazdy, jak pan się tutaj marudzi. Ktoś tam siadł tym drugim drzwiami? Nie, aż to zamknąć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pasażerów. Nie wiem, czy wiecie, co się wydarzyło w tej sekundzie, ale właśnie on sygna przestało działać. O, nawet autobusy jeszcze, o! Czyżby ruch drogowy się naprawił w jakimś tam stopniu? Dzień dobry! Witam pana. Normalnie aż mi się wierzyć. Wierzyć mi się nie. Jak na bus pasy, to i tak jest mały ten ruch. I tu w prawo na linii 452. Właśnie otrzymaliśmy zielone światło. Będziemy skręcać. Piękne autobusy, jest ten zakręt dosyć ciasny. A, tu jest ten marsz. Jak bym tędy już kiedyś jechał. Ten mark mi się tu kojarzy. To jest ten Lemental. O, tu akurat trochę AI działało w niektórych miejscach. No tutaj jak widzicie, no też już tam jak coś dojedzie. No, no to widać bardzo słabo, nie? A to co mi się wydaje, że to powinno być. Panie, po drugie drzwi się ustawimy. No, bo w tym autobusie wszyscy do przedni ciągną.
Jeżeli nie, to będzie sprawa. Kasto nie mamy czerwone, nie? Mam nadzieję, że transmisja się odprawiła, może i na Twitchu nie, ale na YouTube również nie. Twitchem jeszcze muszę rozwiązać problemy. No, po 60 trzeba trochę przerusić. No, trzeba zjechać bardziej na lewy pas, jeszcze bardziej na lewy. Jeszcze bardziej na lewy. Nie będę skręcić w lewo, dobrze. Staram się jeździć jak najbardziej po hybrydowemu. Czyli to takie delikatne hamowanie. No i wiecie teraz, że było więcej ludzi, to nie da mi się usiadać. Tymi drugimi drzwiami. Oj, nawet ktoś bilet z tego. No, proszę bardzo, możemy wyjeżdżać. Mi się wydaje, że to powinien być większy. No dobra, nie wiem. Myślę, że nie tak u mnie w każdym razie z tym samochodami. Jakiś pan stoi, pewnie będzie chciał wsiadać, nie? Wsiada pan? Nie, nie wsiada. Byt nie wschował. Nie, to mnie tędy. Wiecie, ja tu po Niemczech to w ogóle nigdy w Niemczech nie było. No i jeszcze jak teraz mam jeździć, to zapowiedzi z to są czasami szybciej tu jechać. I się człowiek naprawdę zastanawia, czy jedzie dobrze. I sobie żądę zatrzymania, więc zahamujmy, otwórzmy drzwi. Możemy je zamknąć. A nie, to jest dla mnie coś przystępowym. No, teraz zadziałał prawo. Nie, trzeba było jeszcze raz drzwi zamknąć i otworzyć. Znaczy otworzyć i zamknąć. Dobra, bo już opóźnienia trochę nabrałem, trzeba wcisnąć, nie? To mam autobusa. To jest jego maksymalne przyspieszenie. Nie, żebym wjechał normalnie sam niż. Elemental. To tam dopiero wjeżdżam do tego elementu.
Nie wydawało, że my cały czas po Lamentalu podróżujemy. Do nich nie przechodzi. Miał jakiś ostrzejszy zasięg, to lepiej trzeba przyhamować. Wyjście, że muszą pomarynić. Rozsądny lek, tak. To są roboty drogowe, tu stanęliśmy na drodze, nie? O, nawet jakiś samochód przekroczony pewnie. Ja dalej pusto, nic już tu nie wjeżdża. On chyba się będę tak kręcił po tym razie, nie? Gdzieś w końcu pojechał. Ja idę za mną. Dobra, bo zielone jest. Ostrzeżenia przed sygnalizacją są. Będę to było jakieś niezwykłe rzeczy. Witam. Sygnalizacja może występować. Proszę bardzo. To samochód jedzie, więc spędzaj się spędzaj, pani się nie wiem. Czy mogę nie spowalniać? No tak, na 3/4 gazu to tą drogą się na miarę dobrze jedzie. I chodzi o przyspieszenie. Dobra, idziemy tu na przystanek. Jeżdżamy. Potem z tego co widzę, trzeba się wcisnąć na... Witam. Dobra. Halo. Dzień dobry. No lewy pas, nie? Na lewy, na lewy. Tu jeszcze bardziej na lewy. Nie. Dobra, i 452. Tutaj, tym pasem musi się poruszać. No i tutaj przez ten tunel. No, okej. Ten tunel taki dosyć sympatyczny jest. No od razu na bus pasy sobie wjeżdżamy. No i nawet czas nadrobiliśmy. Pan tu nie chciał usiąść. Nie wiem, czy to nie okazuje się, bo powiem, że już pełno jest. Nie, no przecież nie jest to pełno, ile to jeszcze ludzi się wnieśli. Patrzeć się na autobus. Nie, no jeszcze miejsca siedzące są wolne. Dobra, zmieniamy pas. Więc skrętamy w prawo. Na strzałeczce takiej innej ich, nie? I oczywiście muszę wziąć dosyć szeroki łuk. Dobra, na razie tylko jeden raz wyrzuciło. Nie, jest dobrze, nie? Ich możemy grać.
Wydawało mi się, że ktoś tu będzie chciał siadać, a tu nie. Ani wysiadający byli. A więc będzie tam następny przystanek Leibniz Rats. Jakoś coś takiego. Tu czerwony. Tu zielony. Tu co to nie było z tych hamowań? No było ono takie pośrednie. No i dobrze nie dochodzące do średniej. Proszę bilet normalny. Bilet normalny. To jest i bilet normalny. Ja będę leciał dalej. Znaczy jechał. Trochę ciężko z Hirschsteinem, nie? Bo ostatnio mój komputer, to niestety z Hirschsteinem trochę nie wyrabia, nie wiem. Muszę jeszcze trochę z ustawieniami pokombinować. Teraz chyba mówimy na jacie linii autobusowej, można się przesiąść na następnym przystanku. Bez jest, nie, to my nie są. My zasuwamy aż tu. Ktoś chce... To będzie ten, ja ci nie mówię. No ale się nie pomylimy. Nie, że coś nie jedzie. Pusta droga. Ja i zawsze zresztą. No i zielony mamy. Irytuje mnie to lusterka, że one tutaj przycinają. Tego się frizują, nie? Że muszę tak dalej przykręcić nie wiadomo jak głową. Wyjście od ciebie takie. No my tutaj się nie zatrzymujemy, ale... No myślę, że my na każdym przystanku. I wszyscy tu na sygnalizacji się robimy. Tak byśmy zdążyli.
Jakieś hodowania i się czasami wyświetla. No. To się zmierza z tym, a jakby się nie ma. Dla pierwszych już jest czerwony, to nie mamy zaraz zielony się. No właśnie, bo to jest tylko przejście na pierwszy. Teraz to już my się zatrzymujemy. Nie, jeszcze nie. O, patrz. Ja bym się na każdym zatrzymywał. Dobra, jedziemy przepisowo. Zadę nie było. W prawo. Dobrze. Muszę ustawić. Oczywiście, że nic nie jedzie. I w pedał. Bo tu widzę, że coś międzymiastowe droga jest. A i tutaj ten w lewo, ale mamy pierwszeństwo. No i to mamy wyjazd zabudowanego. Jest dosyć dużym ograniczeniem prędkości. 30 to nawet było. To mnie się nie dziwi, bo dosyć ostry zajazd był. Dobra, trochę sprosiliśmy ten zakręt. Okej. No to jest fajne, te widoczki, nie? Dobra, nikt nie wsiada, więc lecimy dalej. Ale trochę mniej ekologiczne ruszenie chyba tam było. Ale też tak można. I to takie góreczki, no bardzo sympatyczne. I ci ludzie, co mówią, że ich zaraz pozabiją, również bardzo sympatyczni są. No w sumie nic nawet takiego nie zabiłem. Jadę przepisowo i bezpiecznie. Może trochę ostrożniej. A co ja pani do ciebie robię? Przepraszam. Ostrożniej. Jadę ostrożniej. Nic nie nadjeżdżę, nic nie nadjeżdżę. Może trochę ostrożniej. Widzicie, no. Że oni mają problemy. Te ciasne rączki, jak było napisane w opisie, ma tylko żeby jeszcze jakiś ruch na nim był. Jeszcze by było ciekawiej, nie? Nie, jeszcze takim autobusem to nie jest tragedia, wie. To, że jak przygłówek. Zasadzać, ale nie widziałem takiego zapotrzebowanego przegłów na tej linii. No i widzicie, silne baterie hybrydzie naładowały. Moją ostrożną jazdę, nie? No i ciutko, no jakbym się śpieszył i bym jechał ostro, to by się raz szybko rozładowywało, tak bym powiedział. No i 452 w prawo. Więc jedziemy tu. Odrobinę.
No widzicie, teraz zlizowany został. Nie, ten samochód pojechał. Coś nowego. RN NH. Hofstrom. Nie, to nie ma Hofstrom, to nie ma, bo dla nich nie dalej. Dobrze. To najczłowiek chce wsiadać. Dobrze, panu kawałek dalej się zaczy. Przemyśl autobus co? No tak, nic zdanie jedzie. To mi po tym, że się cofa, nie? Coś sobie żądę, nie żądę. Nie panie. Zadałem wciśniętym do końca tylko. Niestety coś ten autobus nie chce mi przerzucić na następny. Panie, chcę na następny bieg przejść. No właśnie. Czyli dla niego lekka górka to już jest męczarnie, jeśli chodzi o przechodzenie na kolejny bieg. To jest 452, to jest dano. No nie, to my tu jedziemy. Mhm. A tam to mał samochodem steno. Dosyć blisko. No serce w tym autobusie są jakieś takie, no nie wiem, dla mnie trochę nieintuicyjne, jeśli oddaliłość samochodu od autobusu. Odmieniłem albo duże przybliżenie mają stosunki do innych. A, odświeżenie wszystkich torów, ciekawe. No na razie jeszcze mnie wystarczyło 5 minut. Omsi 2 przestało działać. Więc no dajmy chwilę, dajmy. Może akurat. Będzie to jak to jest zazwyczaj. No ubiegajmy, jak się zatnie, to trzeba mu dać chwilę i się odwieźć.